Dla Polski może być więcej miejsca w Europie, mniej miejsca w Europie, albo w ogóle może nie być tego miejsca w Europie, jeśli on się zdefiniuje politycznie tak, jak to chcą niektórzy politycy, że to jest wyłącznie strefa euro, wyłącznie pełna dyscyplina fiskalna i taki poziom produktu krajowego, który właśnie ze strefy euro i z tej faktycznej Unii uczyni znowu bardzo ekskluzywny klub najbogatszych. Chcę Państwu to bardzo otwarcie powiedzieć. W Brukseli Polska, deklarując wolę współdziałania na rzecz naprawy strefy euro, domagała się możliwości uczestniczenia w zmianach traktatowych dotyczących strefy euro albo uczestniczenia w alternatywnym rozwiązaniu niedoskonałym, jakim jest ta ewentualna przyszła umowa międzyrządowa, a nie, że proszono nas i błagano, żeby Polska do tego przystępowała. Chciałbym, żeby to szczególnie ta część opozycji, która jest tak bardzo wrażliwa na punkcie, ile suwerenności oddaje się Europie, ile nie. Żeby zrozumieć, że w Brukseli nie było dyskusji tego typu, no Polska łaskawie się zgodzi, chociaż wiemy, że nas to może kosztować, łaskawie zgodzimy się na wejście w tę dyskusję, której efektem ma być podpisanie umowy międzyrządowej. To w interesie Polski leżało, aby szczyt Unii Europejskiej nie zakończył się bardzo prostą konkluzją, już przygotowaną, że o strefie euro dyskutuje tylko strefa euro. To jest ten problem.